W imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym was prosić, aby słuchali. Witam was serdecznie i zapraszam was, aby słuchali. Starajmy się teraz nie zbyt dużo rozmawiać. Szacunek na Boże Słowo, ok? Bo mam coś pięknego wam powiedzieć. To samo jak i nasz brat Kamil już mówił, chcemy mówić wam o Pana Jezusa Chrystusa. Ja osobiście do 23 roku życia nie znałem miłości. W moim sercu do 23 roku życia był tylko wziąć nienawiść. Nienawiść, ponieważ służyłem diabła w grzechu. Jako większość ludzi na świecie niestety. Stoimy tu na kolejkach, staramy się słuchać, bo to jest ważne. Rozmawiamy potem, kiedy będzie piosenka. A być może wiele z was tutaj, którzy tu jesteśmy dziś, nie zna miłości. Nie wie, co to jest. A być może myśli, że miłość nie istnieje. Ponieważ tyle problemów, tyle ludzi fałszywi na świecie, tyle ludzi złych na świecie, wtedy tyle problemów, tak, wiele jest problemów na świecie. Z powodu, że ludzie bardzo umiłowali grzech, bardzo umiłowali tego świata, to ma znaczy grzech, aniżeli umiłowali Boga. A konsekwencja jest taka, że kiedy człowiek kocha bardzo grzech niż Boga, że przychodzi problem, że przychodzi śmierć, że przychodzi różne odmiany patologia, że przychodzi nienawiść. Ojciec nienawiść to samiki grzech i kłamstwo i tak dalej, to jest szatan. Ale miłość istnieje. Miłość ma na imię. Miłość nazywa się Bóg Wszechmogący. Miłość nazywa się Jezus Chrystus. Miłość nazywa się Duch Święty. Bóg, Ojciec, Syn, Duch Święty. Miłość. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za mnie i za Ciebie. Największy dowód Bożej miłości. Bo z listu Rzymian jest napisane o tym właśnie 5 rozdział, 28, że Bóg dał dowodem jako miłości do każdego z nas, bo Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nas, jeśli kiedyś żyliśmy w grzechu. To znaczy, Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za grzesznika, za Ciebie i za mnie. A w Ewangelii Jana 15:13 jest napisane: większy miłość nikt nie ma na ten, jak gdy ktoś życie swoje kładzie za przyjaciół swój. Pan Jezus Chrystus tak bardzo nas kocha, że umarł na krzyżu za nasze bunt, za nasze grzech, za nasze brudu duchowe, jak się mówi. Pan Jezus Chrystus chce zdać nam miłość. Pan Jezus Chrystus chce, aby możemy zrozumieć, że On jest miłością. Pan Jezus Chrystus chce, aby z każdego z nas możemy poznać i przyjmować miłość do naszego życia. To ma znaczy Jezus Chrystus. Tylko miłość może Cię leczyć. Pan Jezus Chrystus. Tylko miłość może Ci dać wolność od wszelkich problemów, które masz. Bo miłość ma na imię Jezus Chrystus. Pan Jezus Chrystus Ciebie bardzo kocha i chce każdy z was dowodnie doszedł do jego miłości. Nie, że tylko umarł na krzyżu, ale że jest stan Cię uwalniać. Że jest stan dać dla Ciebie dom. Że jest stan dać dla Ciebie zdrowia. Że jest stan dać dla Ciebie rodzina. Że jest stan dać dla Ciebie wszystko, co pragniesz, kiedy pokłada Twoje głowy na poduszkę. Pan Jezus Chrystus jest jedyną nadzieją dla Ciebie. I to rada poprzez Ducha Świętego dla Ciebie z mojej strony.
albo lepiej mówiąc, od Bożej strony przez moje usta do Ciebie. Jeśli nie zbliżasz się do Boga, jeśli nie będziesz pokutował, jeśli nie będziesz przychodzić do Jezusa i przyjmować Go jako swojego Pana i Zbawiciela, jeśli nie będziesz poznał Bożego miłości, no to giniesz. Giniesz w nałogu, giniesz w swojej nienawiści, giniesz w swojej brak przebaczenia, giniesz właśnie z korzeniem goryczy. To niech Duch Święty dalszy ciągle przekona Ciebie i mnie, że potrzebujemy Jezusa. Niech Duch Święty jako Boga, przez moc Bożą, Boże namaszczenie, przekona Ciebie i mnie, że tylko w Jezusie Chrystusie jest błogosławieństwo. Że tylko w Jezusie Chrystusie jest miłość. I jeszcze teraz zabiję też mikrofon, mój drogi, słuchaj odważny. Dziękuję za każdego z Was, którzy słyszeli. I teraz słuchaj odważnie, Bóg jest Bożej miłości, chce dotykać Twojego serca, aby poznał Jego miłości, aby poznał faktycznie Jezus Chrystus. Jak mówił na początku, do tego roku życia nie znał miłości, ale kiedy dopuścił Jezusa do mojego serca, kiedy pokutowałem i przyjmowałem Jezusa Chrystusa, poznał miłość, poznał Jezusa, poznał Boga żywego. I to wszystko, co Ewangelia mówi, jest prawda. Dzisiaj wiem, kim jestem. Dzisiaj wiem, skąd Bóg mnie zabrał. Od świat grzechu, przemocy i buntu i grzechu tysięcy. A dzisiaj jestem dzieckiem Bożym, szczęśliwym, ponieważ Bóg jest realnym, który może błogosławić każdego z nas. Mogę powiedzieć z całego serca, mogę krzyczeć: chwała Ci, Panie Jezus Chrystu, bo poznał miłości. Bo poznał życia. Bo dopuścił do mojego serca Jezus Chrystus. I teraz chodź Ty. Aby skończyć, chodź Ty tu blisko mnie tutaj, proszę Cię. Chodź, jeśli Ty chcesz, modlę się ze mną. Aby poznać Boże miłości. Nie wstydź się, nie bój się. Abyś poznać Jezus Chrystus, jest waleczny. Jeden już przychodził. Waleczni będą poznali Jezusa. Waleczni będą poznali miłości Bożej. Kto następny? Ja oddam mikrofon i chcę z Wami modlić się. Chodź tutaj, nie bój się. Nie gryzimy, chodź tutaj, nie bój się, chodź tutaj bliżej, bliżej. Chodź tutaj, abyś modlisz od Ciebie, tak, abyś poznał Jezus Chrystus, chodź tutaj, wiem, że chcesz. Kto następny, chodź tutaj, aby Bóg mógł Ci błogosławić. To ja oddam mikrofon i będę modlić się o Was. Tylko Bóg może Was błogosławić, tylko Pan Jezus może zbawić, dać miłość i zwycięstwo. Niech Bóg Was błogosławi w imię Jezusa, amen.